sześcioro uczniów z Wilna bierze udział w polsko-litewskiej wymianie młodzieży. Młodzi w ramach współpracy z zespołem szkół nr 5 w Ełku uczestniczą w zajęciach informatyki. To okazja do wymiany doświadczeń, powiedział Denis Baliucki, nauczyciel z wileńskiej szkoły. Jak dodał, struktura nauczania na Litwie jest zupełnie inna niż w Polsce. Jest tam 12 klas gimnazjum, po ukończeniu którego młodzi ludzie idą na studia. Jeśli młodzież chce nauczyć się zawodu, musi uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, które są płatne i nieobowiązkowe. Bardzo dobrze, że w waszym szkolnictwie zachowała się taka forma nauczania. Zdobywanie zawodu w dziennej szkole jest to wiele korzystniejsze. Nauka zawodu w prywatnej szkole na Litwie może trwać nawet 7 lat, w zależności od tego, ilu specjalizacji młodzi chcą się uczyć. Ryszard Wojciechowicz, uczestnik wymiany, przyznał, że podczas takich wyjazdów można się bardzo dużo nauczyć. Uczęszczam na zajęcia pozalekcyjne do szkoły komputerowej i teraz już jestem na drugim semestrze programowania. Bardzo nas to kształci, bo my dowiadujemy się dużo nowego od naszych sąsiedzi z Polski, dowiadujemy się ich plany, jak oni nauczają swoich uczni, my mówimy, jak my uczymy się i każdy raz ja myślę, że zachodzi jakaś wymiana informacji, bo to my coś umiemy lepiej, to oni. Ze szkołą w Wilnie współpracujemy od wielu lat, powiedział Kazimierz Czepułkowski, dyrektor zespołu szkół nr 5 w Ełku. Utrzymujemy z tą szkołą z Wilna bardzo bliskie kontakty. Nasza młodzież jeździła do Wilna kilka razy, prowadziła zajęcia w języku angielskim, była telekonferencja nawet między naszymi szkołami na żywo. Kształcimy w tym samym zawodzie i wymiana doświadczeń, szczególnie nauczycieli, jak uczyć na poszczególnych kierunkach, w poszczególnych przedmiotach. Takie kontakty to później procentują nie tylko służbowo, ale powiem, że i prywatnie czasami też. W ramach wymiany polsko-litewskiej jesienią do szkoły w Wilnie przyjedzie delegacja z zespołu szkół nr 5 w Ełku.